Jeszcze dzisiaj jadę zrealizować jedno z swoich marzeń. Kupię swoją pierwszą w życiu dwuosobową wyścigówkę, a będzie to Corvetta Grand Sport. Ku mojemu zaskoczeniu auto jest bardzo wygodne, dobrze się je prowadzi, jest przyczepne i przede wszystkim ma dobre przyspieszenie. Korzystając z chwili przerwy, chciałbym Wam polecić zegarki oraz biżuterię marki Astorin. Są to naprawdę eleganckie produkty w dobrych cenach. Link znajdziecie w opisie, a na kod GOLA15 otrzymacie 15% zniżki. A teraz przyszła pora na prezentację Corvetty Grand Sport. Posiada potężny 8-cylindrowy silnik LT1 o mocy 466 koni mechanicznych. Samochód stoi na aluminiowej ramie osłoniętej kompozytowymi elementami karoserii. W gruncie rzeczy nie jest on tak lekki, jak mogło się wydawać. Jest on dużo niższy od Mustanga, troszkę krótszy, ale za to sporo szerszy. O bezpieczeństwo dbają hamulce marki Brembo, 6 tłoczków z przodu i 4 tłoczki z tyłu. Jest to seria Grand Sport w stylu Gran Turismo z dodatkowymi karbonowymi elementami, które nadają temu autu agresywny charakter. Widzimy tutaj charakterystyczne zwroty powietrza z przodu oraz z tyłu. Te z przodu chodzą silnik, a z tyłu hamulce przed przegrzaniem. Samochód przyspiesza w około 3,5 sekundy do setki. Cała moc tego potężnego silnika przenoszona jest na tylne koła o szerokości 345 mm. Mamy tutaj aktywny wydech z klapami, które sterują przepustowość wydechu. Dźwięk przypomina brzmienie typowego muscle cara. Jest to wersja targa ze zdejmowanym dachem, jest on bardzo łatwy w demontażu, a cała konstrukcja jest lekka i mieści się do bagażnika. W samochodzie mamy do wyboru 5 trybów jazdy: Weather, czyli taki na śnieg i deszcz, na zmiany pogodowe; Eco, czyli tryb ekonomiczny, mniejsze spalanie, cichszy silnik, samochód pali na 4 cylindry; Tour, czyli taki na trasę; Sport, jak było słychać, zmiany głośności silnika, ten silnik jest agresywniejszy, szybciej się samochód zrywa, jest głośniejszy; większe spalanie oraz track, czyli taki na tor. Możemy wtedy poszaleć na zakrętach. A teraz coś, na co zapewne wielu z Was czeka. Posłuchamy brzmienia Corvetty Grand Sport 6,2 litra.